Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym podstawowym błędzie w dyskusji o Kościele popełnionym zarówno przez ateistów, jak i samych katolików. Zapraszam. Niedawno zwróciłem na to uwagę, że mnóstwo zarzutów dotyczących Kościoła i to również takich podejmowanych czasem przez katolików, polega na pewnym podstawowym, błędnym założeniu. Otóż bardzo często zarzuty stawiane są zupełnie bez uwzględnienia kontekstu historycznego. A więc człowiek, nie patrząc zupełnie na to, w jakim momencie historii się znajdujemy, bierze jakiś element życia Kościoła, czy to z Pisma Świętego, czy to z historii Kościoła, i mówi, ale przecież to jest niemożliwe, to jest okrutne, to jest straszne, to jest w jakiś tam sposób niemoralne i niedobre. A więc skoro Bóg jest doskonały, no to przecież nie mógł albo takich rzeczy nakazywać, albo do takich rzeczy dopuścić. Mamy tutaj pewien zasadniczy, fundamentalny błąd. A więc zawsze, gdy chcemy ocenić jakąś sytuację, potrzebujemy najpierw ocenić kontekst historyczny. To znaczy, w jakim momencie cywilizacyjnym ktoś się znajduje, i jakaś zmiana, która zostaje wprowadzona, albo jakieś dzieło, które powstaje, ono jest krokiem w dobrą stronę, czy w złą stronę. Mam nadzieję, że na podstawie przykładów stanie się to czytelne. A więc mnóstwo zarzutów, przede wszystkim tutaj ze strony ateistycznej, dotyczy Starego Testamentu. Tak? I tam pojawia się 1000 takich zarzutów, ale bo tu jest jakieś tam okrucieństwo. Tak? Czasami to bazuje na w ogóle niezrozumieniu samego tekstu, czy manipulacji tekstem. Natomiast bardzo często są to zarzuty, które zupełnie nie rozumieją kontekstu historycznego. To znaczy Bóg wyciąga ten naród wybrany, tutaj weźmy tak, wyjście z Egiptu. Jest to naród w dużej mierze jeszcze dziki, który nie ma jednolitego prawodawstwa i daje temu narodowi pewne prawo. I teraz właśnie przychodzą ateiści i gorszą się, ale jak Bóg mógł nie znieść niewolnictwa w tym prawie? Dlaczego tam są przykazania, prawa, które mają regulować życie pana i niewolnika? Jak to może być, że Bóg toleruje to niewolnictwo? Albo są tam przykazania, które mówią, w jaki sposób, jakie obowiązki, do czego trzeba zmusić człowieka, który dopuścił się gwałtu. Tak? I to również bywa używane właśnie, jak to tak może być, że tutaj ten gwałciciel ma obowiązek poślubić tą kobietę i zapłacić zadośćuczynienie dla ojca tej dziewczyny. Jak to tak może być, że Pan Bóg przykazuje, czy daje takie prawo właśnie, przecież to powinno być zupełnie inne. Otóż to zupełnie nie dostrzega tego, w jakim momencie się znajdujemy, co się dzieje w tej sytuacji. To jest naród, który praktycznie nie ma jeszcze prawa, który jest praktycznie jeszcze dziki, który wychodząc z Egiptu, no, nie ma żadnego prawa. I jakiekolwiek źródła historyczne, jakiekolwiek, czy to jakieś opisy wojen, czy to dzieła artystyczne, no, cokolwiek tak z tego antycznego świata pokazuje nam, że praktycznie przez całą historię, to znaczy tyle, ile jesteśmy w stanie prześledzić, cała historia starożytna jest historią okrutną, tak? Jest historią, w której prawa były bardzo okrutne, w której ludzie byli bardzo okrutni według naszych kategorii, według naszego rozumienia. I teraz, gdy Bóg wybiera ten naród, który jeszcze nie ma żadnego prawa i daje mu prawo, tak, to siłą rzeczy to prawo jest krokiem do przodu, cywilizacyjnym krokiem do przodu. To nie jest tak, że oni wcześniej mieli jakieś właśnie takie nasze dzisiejsze prawo i to wszystko było zupełnie inaczej, tak jakby na naszym poziomie, a Bóg daje im nagle takie prawo na zupełnie niższym poziomie. Nie, oni nie mieli jeszcze prawa. I Pan Bóg daje im prawo, takie prawo, które jest dostosowane do ich poziomu, bowiem Bóg nie zmienia człowieka w sposób cudowny, nie rusza jego wolnej woli. Stworzył nas jako wolne istoty i tak nas traktuje, to znaczy nie niszczy tej wolnej woli, prowadzi nas jak wychowawca. To też to twierdzenie bardzo często spotyka się z atakiem ze strony ateistów, no bo przecież Bóg czasem właśnie atakuje gdzieś tam, tak doprowadza do zburzenia jakiegoś miasta albo coś takiego.
to jest zupełnie co innego. Gdy mówię o atakowaniu, zmienianiu naszej wolnej woli, to mówię o ingerencji wewnętrznej, na zasadzie, że Pan Bóg aktem woli przemienia człowieka i czyni go nagle świętym. Tak się nie dzieje. Pan Bóg szanuje tą wolną wolę, czyli człowiek nie zmusza go do dokonania żadnego wolnego uczynku, tak, to nie byłby już wolny uczynek, czyli człowiek sam musi podjąć decyzję, co ze sobą zrobi, jeśli chodzi o moralność. Tak, czyli każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje czyny, za czyny dobre zostanie nagrodzony, za czyny złe zostanie ukarany ostatecznie w, już powiedzmy, na sądzie ostatecznym. Tam o tym tu mówimy, to nie myślmy o tym teraz w kontekście doczesności. I tej woli Pan Bóg nie zmienia. A więc On daje pewne prawo, prawo, które jest krokiem do przodu. To trzeba koniecznie uwzględnić. I bez tego prawa ci Izraelici po prostu w ogóle by nic nie mieli. Tak? I raczej by postępowali dużo, dużo gorzej niż lepiej. To znaczy Pan Bóg ogranicza, tak? Pokazuje, co jest złe i daje pewne kary, które są. My możemy dzisiaj uznać, no to są kary zbyt łagodne, albo to są kary zbyt ostre. Natomiast my to oceniamy właśnie w naszym kontekście kulturowym, czyli 2000 lat po Ewangelii, i oceniamy to w ten sposób w dużej mierze ze względu na Ewangelię, która jest z kolei już czymś, co wyrosło, tak, ze Starego Testamentu, czy wybudowane zostało na Starym Testamencie, czyli jest kolejnym poziomem wyżej. Natomiast nie należy teraz właśnie czy patrzenie z naszego punktu cywilizacyjnego, punktu widzenia na te przykazania i stwierdzenie, no skoro Bóg jest doskonały, to mógł od razu dać doskonałe prawa, człowiek nie byłby w stanie zrozumieć, pojąć, wykonywać tego doskonałego prawa w tym stadium, w którym był. To wystarczy spojrzeć na, jak wspomniałem, jakiekolwiek dzieła historyczne. Człowiek antyczny, tak, praktycznie przez cały czas, to prawie że niezależnie, gdzie nie spojrzymy, nawet czy to wysokie cywilizacje jakieś babilońskie, czy ludy praktycznie dzikie, wszystkie te ludy są mniej lub bardziej okrutne. Tak? Jedne mają prawo, inne tego prawa prawie że nie mają. Wszędzie jakieś tam istnieje, gdzie tylko jakaś drobna, chociażby szczątkowa forma cywilizacji powstaje. Natomiast to, co się tam dzieje, ta sytuacja, którą zastaliśmy, tak, naród izraelski przed prawem właśnie nie ma prawa. Tak, i postępowałby bez wątpienia dużo gorzej bez tego prawa. To znaczy to prawo jest elementem cywilizującym, jest elementem, który prowadzi ten naród dalej, który czyni go zdatnym do tego, żeby później przyjął Ewangelię Świętą. To jest w zasadzie najważniejszy tego aspekt. Czyli to prawo Starego Testamentu oczywiście, że jeszcze nie jest doskonałe, ale jest krokiem naprzód, jeśli spojrzymy na naród izraelski, który dopiero się formuje i ostatecznie okaże się, czy jest właśnie tym środkiem, który przygotuje Izrael na to, żeby był w stanie przyjąć Ewangelię. Oczywiście wiemy, jak się to kończy, to znaczy w całości przecież Ewangelii nie przyjmuje, natomiast mimo wszystko doprowadza do tego, że są ci, którzy przyjmą w tym narodzie izraelskim i rozniosą później tą Ewangelię na cały świat. A więc kontekst historyczny ma ogromne znaczenie. Musimy zawsze, gdy chcemy ocenić jakieś zdarzenie, sprawdzić, no, czy to jest krok do przodu, czy to jest krok do tyłu. I w przypadku prawa Starego Testamentu jest ewidentne, że jest to krok do przodu. Podobne zarzuty można usłyszeć na przykład na temat świętego Tomasza z Akwinu. To jest taki bardzo częsty zarzut. Gdzieś, gdzie się pojawi święty Tomasz na takich, powiedzmy, w kanałach niekatolickich na YouTubie, to od razu pojawia się 1000 komentarzy, ale święty Tomasz to był szowinistą, tak? Bo on napisał, że kobieta jest czymś niedoskonałym, czymś niedoszłym i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem szok absolutny. To znaczy takie twierdzenie byłoby równoznaczne, znaczy porównywalne do stwierdzenia, że Kopernik to był człowiek zacofany, bo gdzieś tam, tak, w swoim dziele o obrotach sfer niebieskich popełnił jakiś drobny błąd. Tak? To trzeba zawsze patrzeć, gdzie my jesteśmy w tym momencie. Święty Tomasz właśnie wtedy, gdy o tym mówi, tak, gdy pojawia się to słowo, że kobieta jest w pewien sposób czymś niedoszłym, właśnie w tym momencie, on cytuje Arystotelesa, którego właśnie główną tezę, powiedzmy główną szowinistyczną tezę Arystotelesa, święty Tomasz zbija. Dla Arystotelesa i większości ówczesnego świata właśnie tak było. To znaczy Arystoteles postrzegał mężczyznę jako jedyną aktywną przyczynę poczęcia dziecka.
Stąd uważał, że aktywna przyczyna jest miarodajna, a więc naturalnie powinien mężczyzna płodzić kolejnego mężczyznę, a kobieta powstaje tylko niejako przez przypadek. Tak twierdził Arystoteles i dla starożytnych filozofów oni praktycznie wszyscy byli szowinistami, praktycznie wszyscy uważali kobietę za kogoś istotowo gorszego. To też zwracam na to uwagę, że oni do tego nie dotarli, że człowiek, kobieta i mężczyzna są istotowo sobie równi, natomiast prosty rybak z Galilei, czyli święty Piotr, potrafi to napisać w swoim liście. I to myślę, że powinno troszeczkę ludzi zadziwić. Natomiast my dzisiaj zasadniczo nie o tym mówimy, tylko o świętym Tomaszu. No i teraz święty Tomasz, który z jednej strony bierze Arystotelesa jako pewien autorytet, nawet znaczący autorytet, jednak oczywiście jest przede wszystkim katolikiem, wierzy przede wszystkim, no i widzi w objawieniu, że w objawieniu jednoznacznie właśnie ci prości ludzie z Galilei przekazują informację, że mężczyzna i kobieta są sobie istotowo równi. I święty Tomasz próbuje to teraz przepracować, to znaczy przekierować myśl Arystotelesa, która jest w tym momencie dominująca, tak? Która jest mniej lub bardziej w różnych odcieniach żywa w całym świecie. I teraz właśnie się dokonuje ten właśnie kopernikański przewrót, dosłownie. Tak? To jest ten moment, kiedy chrześcijański filozof koryguje wielkiego pogańskiego filozofa w tym punkcie i koryguje go we właściwy sposób, dlatego to jest porównywalne do tego, co tak na poziomie myśli, do tego, co zrobił Kopernik. Tak? Święty Tomasz mówi, no wprawdzie na poziomie tym biologicznym jest tak, jak Arystoteles mówił, to znaczy mężczyzna jest tą aktywną przyczyną, bo tego święty Tomasz jeszcze nie mógł zbadać, to znaczy mógł też nie przyjąć tego poglądu Arystotelesa, ale jak wspomniałem, Arystoteles cieszył się wielkim szacunkiem, natomiast święty Tomasz nie miał narzędzi, żeby w jakiś sposób to, narzędzi naukowych, tak, żeby to zweryfikować, dlatego przyjął, można mu zarzucić, że przyjął, może mógł nie przyjąć, natomiast nie miał narzędzi, żeby to wtedy odrzucić i pomimo tego, że przyjmuje ten pogląd tak na poziomie biologicznym, dlatego mówi, że partykularnie, tak, że faktycznie w sposobie powstawania jest coś przypadkowego, tak, czyli w jakiś sposób tutaj kobieta powstaje przypadkowo, tak jak Arystoteles mówi, tak święty Tomasz pisze, natomiast na poziomie natury, czyli na tym fundamentalnym, najważniejszym poziomie, już kobieta nie jest czymś przypadkowym, tylko jest czymś, znaczy kimś, kogo Pan Bóg zechciał, tak samo jak mężczyznę i jest na tym poziomie istotowym mężczyźnie równa. Tak? I tutaj święty Tomasz, pomimo tego, że nie ma narzędzi do tego, żeby zmienić ten pogląd Arystotelesa. Być może tutaj zbyt łatwo, znaczy na pewno zbyt łatwo tutaj za Arystotelesem podąża, natomiast na tym fundamentalnym poziomie dokonuje tej zmiany, tak? I koryguje tego wielkiego pogańskiego filozofa i tutaj dokonuje się ten wielki przewrót, czyli Ewangelia koryguje właśnie w tym momencie tą wielką pogańską filozofię w tym punkcie, w którym nie udało jej się do prawdy dotrzeć. I to też, czyli to jest jakby w naszej historii myśli rzecz fundamentalna. Więc to jest ten moment, to jest ten wielki przewrót, tak jak wspomniałem, taki kopernikański przewrót. I właśnie ten moment jest wykorzystany po to, żeby świętego Tomasza oskarżyć o szowinizm, bo jeszcze tak nie zdołał podważyć tej biologicznej myśli Arystotelesa, która no, jest trzeciorzędna w tej sytuacji, dlatego że w kontekście tego, że właśnie święty Tomasz dowodzi, że na poziomie istotowym kobieta jest mężczyźnie równa. Także widząc ten cały kontekst, to znaczy właśnie widząc, co mamy wcześniej, tak, i co się w tej chwili dzieje, jest oczywiste, że ten zarzut jest po prostu oszczerczy. Tak? To jest głębokie, bardzo ciężkie oszczerstwo wobec świętego Tomasza i ludzie, którzy bezmyślnie piszą takie komentarze w internecie, dopuszczają się oszczerstwa. To jest grzech i to jest grzech bardzo, bardzo poważny. Tego nie wolno tak po prostu wypisywać rzeczy, których nie jesteśmy pewni albo których jesteśmy pewni bez wystarczającego uzasadnienia intelektualnego, które mogą kogoś skrzywdzić. To bez wątpienia szkaluje imię świętego Tomasza z Akwinu. Właśnie w tym momencie, to, tak jak wspomniałem, to jest tak jakby Kopernika oskarżyć, że był takim wielkim zacofańcem, bo gdzieś tam w swoim dziele o obrocie sfer niebieskich mógł się dopuścić jakiegoś błędu. Ja nie wiem, czy się dopuścił, ale podejrzewam, że tak, no bo siłą rzeczy tak dzisiaj już wiemy dużo, dużo więcej na ten temat.
Innym ciekawym przykładem jest kwestia inkwizycji. To jest dokładnie ten sam motyw, a więc jak widzimy, mnóstwo takich bardzo poważnych, głównych zarzutów wobec Kościoła bazuje właśnie na tym niezrozumieniu kontekstu, na spojrzeniu na historię zupełnie bez samej historii, tak? Czyli wyjęcia jakiegoś punktu. To samo jest z inkwizycją, jak zarzuty wobec tego, że inkwizycja była okrutna, bo torturowała i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie nie uwzględnia się kontekstu historycznego. Gdzie my jesteśmy, gdy zaczyna działać inkwizycja? To jest po wędrówce ludów, czyli Imperium Rzymskie zostało zniszczone, wchodzą tam barbarzyńcy, próbują tam zakładać jakieś swoje państewka, tak? Upada, powstaje wielkie Imperium Karola Wielkiego, ale ono szybko się rozpada, szybko upada. I mamy mniej lub bardziej tak ucywilizowanych barbarzyńców, raczej mniej ucywilizowanych barbarzyńców, czyli Germanów, którzy rządzą w Europie. I to jest jak najbardziej plemię dzikie. Tak? I dopiero zaczyna się ich cywilizacja, wychodząca właśnie, ich ucywilizowanie w tym sensie, wychodząca właśnie z klasztorów, przede wszystkim z klasztorów benedyktyńskich. I tak powstaje średniowiecze, tak? Poprzez powolne cywilizowanie tych barbarzyńców przez Kościół katolicki. I oczywiście ci barbarzyńcy są okrutni i dobrze, że oni w ogóle jakiekolwiek sądy mają, natomiast ich sądy, te sądy świeckie, tak we wczesnym średniowieczu, to są sądy, które są ekstremalnie okrutne. Tak? Za podstawową zasadę obowiązuje to, że człowiek musi się przyznać do winy, no i to przyznanie wymuszane jest torturami. Tak? I człowiek od razu po prostu po oskarżeniu może trafić na tortury, być oskarżony. Powszechnie stosowane są kary nawet bez prowadzenia wymagania dowodu, ucinanie rąk. To są rzeczy zupełnie powszechnie praktykowane. To jest prawo barbarzyńskie w dużej mierze jeszcze, no bo to są po prostu barbarzyńcy. I teraz, gdy pojawia się inkwizycja, to jej sposoby działania są wysoce bardziej humanitarne niż te, które wtedy obowiązują w społeczeństwie. One są z punktu widzenia właśnie społeczeństwa świeckiego są ekstremalnie łagodne. Tak? To są dlaczego? Dlatego, że inkwizycja wymaga raz obrońcy. Inkwizycja pozwala na tortury dopiero wtedy, gdy faktycznie już został przedstawiony materiał dowodowy. To znaczy zostały przedstawione inne dowody, tak? Że ten człowiek jest czegoś winny. Inkwizycja wciąż jeszcze oczekuje przyznania się do winy tegoż oskarżonego, ale dopiero wtedy, kiedy została mu ta wina udowodniona, dopiero wtedy można wziąć go na tortury i wymusić wyznanie tejże winy. To wciąż są tortury, tak? To wciąż jest okrutne, tak? To z naszego punktu widzenia jest wciąż jeszcze tak rozwiązanie dalece niedoskonałe. Natomiast jest to mimo wszystko znaczący krok naprzód. Raz, że jest obrońca. Dwa, że torturować można dopiero wtedy, kiedy człowiekowi została wina dowiedziona, a nie jest to traktowane jako główny materiał dowodowy, jak to było powszechnie praktykowane w sądach świeckich w tym czasie. I to dotyczy jakby całe mnóstwo różnego rodzaju szczegółów, czy jakby przebiegu sądowego. Inkwizycja praktycznie na każdym poziomie robi krok naprzód, jeśli chodzi o sądownictwo, jeśli chodzi o właśnie prawo karne. To jest praktycznie na każdym poziomie krok naprzód właśnie w odniesieniu do tych świeckich, w dużej mierze barbarzyńskich sądów. No i oczywiście, my sobie powiemy teraz, nasze sądy są bardziej humanitarne, ale pytanie, czy by były, gdyby nie właśnie inkwizycja. Rozumiemy, to jest milowy krok w prawodawstwie, to jest milowy krok w prawie karnym. Nie wiemy, gdzie byśmy doszli, gdyby ten krok nigdy nie został zrobiony. Także oskarżanie właśnie inkwizycją, okrucieństwo, brutalność i tak dalej, znowu jest zupełnym niezrozumieniem historii. To jest ewidentny krok naprzód, krok cywilizacyjny, który się dokonuje. Czy dało się zrobić szybciej, lepiej ten krok naprzód? No nie wiemy tego. To jest bardzo trudne, żeby to dzisiaj ocenić, tak? No bo wszyscy ci ludzie, oczywiście oni są osadzeni w tym kontekście historycznym, tak? Czyli ludzie Kościoła też, oni też są osadzeni, właśnie są mniej lub bardziej tymi barbarzyńcami, którzy zostali ochrzczeni, które gdzieś tam wykształcono i oni gdzieś tam dostrzegają potrzebę zmiany, no i wprowadzają zmiany tak szybko i tak dobrze, jak potrafią. Czy my byśmy potrafili lepiej? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, bo my wtedy bylibyśmy również dziećmi tamtej epoki, a nie dziećmi XXI wieku. Także raczej nie powinniśmy wychodzić z założenia, że potrafilibyśmy tak po prostu zrobić to lepiej.
Mam nadzieję, że jako tako to pokazuje na tych krótkich przykładach, jak bardzo dziwne, niesprawiedliwe i jak bardzo banalne są takie tego rodzaju zarzuty. Postaram się w opisie pod tym filmem podlinkować krótkie materiały czy teksty dotyczące wszystkich tych kwestii, które poruszyłem. Tam można sobie doczytać jakby właśnie a propos inkwizycji, co tam dokładnie było krokiem naprzód i czy a propos świętego Tomasza z Akwinu, czy a propos właśnie Starego Testamentu. To jest każdy z tematów, właśnie można komentować, można o nim dyskutować bardzo długo. Natomiast ten fakt trzeba koniecznie zawsze zauważyć, to znaczy kontekst historyczny. Czy my idziemy do przodu poprzez to wydarzenie, poprzez to, co się tam dzieje, czy raczej idziemy do tyłu. I bez tego takie po prostu patrzenie jest głęboko anachroniczne i jest albo drastyczną nieroztropnością, albo drastycznym oszustwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.